Odrzućcie kłamstwo w każdym wydaniu i przejawie. To jest bardzo ważne, żeby teraz przeciwstawić się wewnętrznie kłamstwu, bo ona nas zalewa, jest wszechobecne i jeśli damy sobie taką intencję, że my stawiamy temu blokadę, to to światło wewnętrzne miłości, wolności i prawdy odzwierciedli się i przez połączenie się zmultiplikuje. I ta energetyczna bariera przeciwko kłamstwu będzie miała też bardzo już wysokowibracyjną moc. No oczywiście to się nie uda, jeśli ulegniemy lękowi, zatem nie lękajcie się, nie lękajcie się, nie lękajcie się. No dobrze, ale co tak konkretnie robić? Tak, może masz jakieś takie konkretne... Pragmatyk się odezwał, pragmatyk. Konkretne elementy, które możemy wykorzystać w życiu. Tak, tak. Słuchajcie, przejdziemy sobie przez tą całą architekturę, czyli nasze życie samotne, naszą wibrację osobistą, relacje, powiemy o związkach, o związkach miłosnych i o współpracy ze wszechświatem, czyli o wymianie informacji ze wszystkim, co jest, czyli o prawie naturalnym. No przez dobrze, trzy dobrze. Aspekty przejdziemy. Dobrze, zaczniemy dobrze. Od wibracji osobistej, tak? To jest tak, dużo ludzi będzie zaraz zarzucało nam, że rozprzestrzeniamy New Age, bo w tej chwili wszystko, co nie pasuje komuś, to wrzucają do kubła New Age. Czym jest ta wibracja osobista, tak technicznie? No tak, no bo tak niewielu właściwie to bardzo takie pojemne pojęcie. Wszyscy mówią o wibracji, o częstotliwości, ale nikt nie wie, czym to jest, tak? Więc słuchajcie, dlatego Andy zapoczątkował nasz speech przytoczeniem cytatu Nikoli Tesli, tak, że musimy myśleć o wibracji, energii i częstotliwości, jeżeli chcemy zrozumieć naturę wszechświata, bo wszystko na świecie jest wibracją, tak? Ten kryształ wibruje, ty wibrujesz, każdy aspekt, z którym się stykamy, który wydaje się martwy, wibruje. Nie ma niewibrujących aspektów we wszechświecie. Cała informacja i cały wszechświat to właśnie jest wibracja. Jeśli chodzi o żywe organizmy, to wibracja to częstotliwość pola energetycznego danej istoty, która zależy od niej samej. Uwaga, wibracja to nie jest to samo co aura. Ja się spotykam często z takim rozumieniem wibracji, że to czakry, aura, poniekąd czakry tutaj mają swoje znaczenie. Dlatego, że każda z czakr, z tych głównych zwłaszcza, skupmy się na nich, bo mamy ponad 360, ale każda z czakr naszych to dźwięk, emituje dźwięk o konkretnej częstotliwości, który na tych czakrach buduje koherentny akord. Ten akord to nasze brzmienie, niesłyszalne dla organizmu ludzkiego, niesłyszalne na tej skali odbioru dźwięku przez istoty ludzkie, to jest sygnał kwantowy, który jest odbierany przez wszystkie obecne w czasoprzestrzeni istoty. Czyli twój osobisty sygnał, twój osobisty akord to jest przejawienie twojej wibracji, to jest przejawienie twojej częstotliwości, to jest opis twojej energetyki. Twój osobisty akord to połączenie dźwięków emitowanych przez czakry jest odbierany ponadwymiarowo, więc niekoniecznie, to nieważne, że nie słyszymy go, że jest poza sferą ludzkiej słyszalności, tak? Dźwięk ma tutaj fundamentalne znaczenie, bo współtworzy wibrację albo jest jej odzwierciedleniem, ale to, że go nie słyszymy, nie ma znaczenia, nie ma żadnego znaczenia, bo nie musimy słyszeć, żeby to pracowało i działało. Pamiętaj, dźwięk to imperatyw sprawczy. Biblijne, na początku było słowo, jest błędem w tłumaczeniu. Na początku był dźwięk. Dźwięk. Boska sylaba. Mówi się, że om jest tym elementem, tym zaczynem, tym początkowym punktem fluktuacji próżni, która jest
holofraktalnym kryształem. Pamiętaj, ten dźwięk jest przenoszony przez krystaliczne sieci, które pracują z wodą i z eterem. Wracam do wibracji osobistej. Ona się stale zmienia, bo ona zależy od ciebie, od twoich wyborów, od twojej decyzji każdej, od twojego poziomu etycznego. Poziom to złe słowo, od twojej osobistej etyki, od twojego modelu życia, od tego, czym zasilasz lub osłabiasz swoje pole informacyjne, w którym to jest zapisana cała twoja przeszłość, doświadczenia i dorobek karmiczny. Wibracja również zależy od tego, czy decydujesz się dostroić do konkretnych poziomów, tak? Wiadomo, że fakt bycia otwartym na infekcję jakąś, czego Pasteur nie mógł rozkminić, bardzo go to frapowało, dlaczego jeden człowiek w obecności jakiegoś patogenu zaczyna chorować, a drugi po prostu jest na niego zamknięty. To właśnie zależy od wibracji. Jeśli twoja wibracja na jakimś poziomie jest otwarta, ma lukę, to dany patogen, który jest kompatybilny z tą luką, ma wtedy do ciebie dostęp. Więc to jest tylko taki przykład, taki przewód myślowy, bo ty decydujesz o tym, na jakim poziomie jest twoje pole, twoja wibracja osobista i kiedy ją otwierasz, opuszczasz, kiedy się do czego dostrajasz. Też w kreacji ma to znaczenie, żebyś dostrajał się do tego, co chcesz stworzyć, a nie do tego, czego nie chcesz. Również wibracja twoja zależy od tego, czy jesteś kreatorem, czy jesteś ofiarą, czy czyimś katem jesteś, czy też jesteś nauczycielem. Jeśli pasożytujesz na innych lub robisz kroki, które są negatywne w stosunku do innych bytów, to sobie oczywiście tą wibrację pogarszasz, opuszczasz. A jeśli zakotwiczasz się w czystym świetle, powiem za chwilę, czym to jest, jeśli jesteś dobry, miłosierny, pomocny, jeśli dbasz o dobrostan innych istnień, no to wibrację podnosisz. Jeśli sprzeciwiasz się podziałom, segregacji, apartheidowi, jeśli sprzeciwiasz się hierarchizacji, to też podnosisz wibrację. Ty jesteś unikatem i ja jestem unikatem i każdy z nas jest unikatem i razem tworzymy łańcuch zbudowany z tych unikatów. Wszyscy są ważni. Każdy z nas ze względu na osobistą wibrację. Słuchaj, jeszcze... Ja jeszcze może powiem o jednej rzeczy takiej drobnej. Przyszło mi to teraz do głowy. Słuchajcie, wibracje można sobie zmierzyć. I oczywiście można to robić za pomocą takich wysokich urządzeń, jakimi ja dysponuję. Ja mam kwanteki i time wavery. Można to tak robić, ale można też to robić po prostu wahadłem. Są tabele opracowane przez pana Bowisa, który mówi, że pewne zakresy wibracyjne są przypisane do niskiej lub wysokiej funkcjonalności danego bytu, danego organizmu, że przeciętny ziemianin, zdrowy, zadowolony, ma tych Bowisów 6500, wszystko co poniżej to jest oczywiście wibracja zbyt niska, wszystko co powyżej to już jest wibracja, która odpowiednie poziomy duchowości otwiera i wyznacza. Granicy górnej w tej chwili nie ma, ta skala została przedefiniowana wielokrotnie. Można sobie kupić diagramy w sieci i po prostu wziąć do ręki wahadło. Psychometria, poznawanie świata, tutaj dla tych wszystkich, którym się wydaje, że oni nie odczuwają, czy nie odbierają, czy nie potrafią ustalić poziomu wibracji. Tak gołym okiem to wtedy, kiedy jesteś spokojny, zadowolony, radosny, pełen dobrych myśli, zdrowy, projektujący, dbający o inne byty, etycznie żyjący i pełen wspaniałego zamysłu, na pewno masz wtedy wysoką wibrację. Jeśli jesteś w upadku, w depresji, jeśli wydaje ci się, że czegoś się bardzo boisz,
jeśli jesteś chory, jeśli tracisz energię życiową, jeśli czujesz się niewitalny, bo wibracja życiowa to również odzwierciedlenie witalności, wtedy na pewno twoja wibracja jest niska i spadła poniżej średniej, która określa stan bytu ludzkiego jako przebywanie w dobrostanie.